Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać, w jaki sposób stworzyć za pomocą Silhouette Camo napis, który będzie wyglądał jak odręcznie pisany. W tym celu wykorzystuję czcionkę, która ma charakter pisma ręcznego. Ta czcionka, którą ja w tej chwili wykorzystuję, nie ma polskich liter. Żeby stworzyć sobie polską literę, na przykład z L, E, tak jak to właśnie widzicie, potrzebuję wstawić prostokąt i obrócić go, a następnie usunąć wszystkie wewnętrzne linie. Czcionka, którą ja wykorzystuję, nie przypomina do końca pisma ręcznego, natomiast ma dość ładny charakter, dlatego myślę, że zobaczycie, jaka idea jest całego tego pomysłu. Generalnie wszystko polega na tym, że łączymy wszystkie litery, które w słowo, które chcemy mieć napisane, a następnie usuwamy wszelkie łączenia, gdzie litery na siebie nachodzą. Tak jak to właśnie widzicie, ja najpierw usuwam wszelkie wewnętrzne połączenia w literze E, którą przed chwilą tworzyłam. Ale tak samo będę robić też w przypadku kolejnych liter, tak jak połączenie między E a literą O na przykład. Właśnie. Ja to wszystko robię za pomocą gumki o najmniejszej średnicy, natomiast można to też zrobić za pomocą nożyka, który znajduje się pod... Ta ikonka nożyka znajduje się pod ikonką gumki po lewej stronie ekranu. Jeżeli znacie inny, lepszy pomysł na usuwanie połączeń, dajcie mi na dole znać w komentarzach, chętnie się dowiem, to są moje sposoby. Jak widzicie, mój napis jest połączony. Jedynie czego się nie udało zrobić, to połączenia S oraz E. Teraz postanowiłam jednak wykorzystać jeszcze inną czcionkę, bardziej o charakterze pisma ręcznego. I ponownie tworzę napis swojego bloga, czyli słomiana zapałka. Tak samo ta czcionka nie posiada liter polskich, więc po raz kolejny będę musiała przerobić L na E. W tym celu powiększam sobie wszystko i następnie będę musiała połączyć wszystkie litery ze sobą bardziej, tak żeby tworzyły ładne słowa. Żeby to zrobić, muszę całość odgrupować i poprzesuwać, pozbliżać do siebie każdą z liter. Pamiętajcie o tym, że litery muszą mieć odrobinę odstępu między sobą, ponieważ inaczej nam tego ploter nie wytnie. Natomiast nie możemy zapomnieć o tym, żeby wszystkie litery połączyć. Jak widzicie, ja już mam cały napis gotowy, żeby był gotowy do wycięcia i do zapamiętania u siebie na komputerze, żeby łatwo mi było nim operować. Ja sobie go grupuję i jest gotowe.